Witam kochani bardzo serdecznie, Sunline Tarot, tarocistka Fortuna. Dzisiaj karty dnia na dzień 24 kwietnia, Tarot Lenormand. Zapraszam bardzo serdecznie do wysłuchania. 24 kwietnia. Jakie tutaj energie na ten dzień? No tutaj moi drodzy jest obawa jakaś, karta strachu się pokazała. Tutaj naprawdę boicie się. Może być problem ze snem, jest jakieś czarnowidztwo, czegoś się może przestraszycie. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na swoje myśli przede wszystkim, bo te myśli nie powinny iść w tym kierunku, w którym idą. Obawy, lęki i to powoduje bezsenność. Także odrzucajcie czarne myśli, pijcie sobie jakieś zioła na noc, żeby dobrze wyspać się, żeby lepiej usnąć szybciej. I oczywiście przestańcie się obawiać, moi drodzy. I zobaczmy karta Lenormand, co nam dopowie tutaj. Obawiacie się o swoje pociechy, kochani. Jest jakieś zamartwienie się, jakieś zamartwianie, jakieś tutaj sytuacje nowe, które mają przyjść też. Boicie się może nowej pracy, może czegoś nowego, nowej znajomości, ale przede wszystkim są obawy. Pierwsza opcja to o dzieci. Także śpijcie spokojnie, ja Wam tego, kochani, życzę. No takie energie bardzo, bardzo naprawdę matczyne tutaj wyszły, ojcowskie też, że o rodzice obawiający się o przyszłość dziecka, o sprawy związane z dzieckiem. Tak to wyszło, kochani. Ja Wam życzę spokoju przede wszystkim i jak wiecie już, tutaj, że przychodzi ten dzień, ta noc bezsenna, to po prostu jakieś ziółka proponuję i będzie dobrze. Pozdrawiam bardzo gorąco, no takie energie czasem wychodzą, ale no widzicie, takie jest życie. Do usłyszenia, kochani, życzę dobrego wszystkiego, a przede wszystkim dobrej nocy, tak? Dla wszystkich tego dnia. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam gorąco.